Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie mały unboxing, ponieważ w tym tygodniu dostałem paczkę ze sklepu barbersupply.pl. Zapraszam. Jestem bardzo ciekaw, co znajduje się w tej paczce, ponieważ jest to paczka niespodzianka, dlatego od razu zabieramy się za rozpakowywanie paczki. Ja przez cały tydzień nie ruszałem jej, żeby nagrać ten unboxing. Jedyne co zrobiłem, to zdarłem wierzchnią folię, ale co jest w środku, no to nie mam niestety pojęcia. Na sam początek reklamówki, naklejki, papier. Wow, i oto jest Uppercut Matte Pomade. Nowość od Uppercuta, jeszcze nie miałem okazji jej testować, ale słyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii już na ten temat. Medium hold matte finish, ok, czyli matowa pomada. Myślę, że jest to połączenie featherweighta z matte clayem, którego nie cierpię. Mam nadzieję, że ta pomada będzie o wiele lepsza. O, pachnie super. Pachnie takim jakimś czekoladowym ciastkiem, ewentualnie tiramisu. Słyszałem w necie opinię, że podobno pachnie tiramisu. No ciekaw jestem, jak to się będzie sprawowało na włosach. Zobaczymy później. Na pewno recenzja pojawi się na blogu. O proszę. Szampon do brody. Szampon do brody Pro Raso. Bardzo lubię tą markę. Do tej pory niewiele testowałem właściwie. Rzeczy z Pro Raso miałem. Żel, taki plaster, jak to się nazywa? Plaster w żelu na zacięcia. Bardzo fajny zapach. Miałem też wosk do wąsów i balsam do brody, ale szamponu jeszcze nie miałem, także zobaczymy, cóż to jest. Sprawdźmy sobie zapach, tak na szybko. Bardzo, bardzo ładny, świeży zapach, męski. Czy jest tu napisane, cóż to jest? Azur Lime, czyli jakiś chyba limetkowy, limonkowy. No, cytrus, zdecydowanie. Bardzo fajnie. Pro Raso. Kolejną rzeczą jest Apothecary 87. Muskoka Beard Balm. Okej, dobra. To jest chyba ten w kolaboracji z Josh Mario Johnem. No właśnie, tak. Ekstra. Balsamów nigdy dość. O, myślałem, że to jest, patrząc w internecie na obrazki, myślałem, że to jest metalowe, ale jest to normalnie tworzywo sztuczne, plastik. Zobaczymy, jak pachnie. O, pachnie jak pomada klonowa właśnie tej samej marki. No ciekawe. Biały. Będziemy testować, zobaczymy. Grzebień do wąsów Percy Nobleman. Super, akurat mamy jeszcze wąsopad. Także grzebień jak najbardziej się przyda do czesania wąsów. Świetnie. Bardzo lubię koszulki. Na pewno będę ją nosił z ogromną przyjemnością. Super. I to wszystko. Czyli koszulka, balsam, pomada nowa Uppercuta Matte Pomade, szampon do brody Pro Raso i grzebień do wąsów. Super. Jestem bardzo zadowolony i miło zaskoczony, szczególnie z tej pomady. Na pewno wszystkie recenzje znajdą się na blogu. Może z niektórymi produktami nagram wideo. Także subskrybujcie kanał, oglądajcie, lajkujcie
Zobaczymy się już w następnym odcinku, a ja z tej strony chciałem podziękować bardzo sklepowi Barber Supply za paczuszkę. Co prawda jeszcze do świąt trochę czasu, ale powiedzmy, że bardzo dziękuję za świąteczny prezent. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.